co my możemy dać tym ludziom, którzy tutaj przybędą? Tylko przede wszystkim to, co jest w naszym sercu. Oby nam Bóg zawsze gościł z dobrocią, miłością, pokojem i przebaczeniem. Umiejmy zauważyć to, co jest dla nas dobre. Umiejmy to dowartościować i tym dzielić się z tymi, którzy tutaj przyjadą. Niech oni widzą, że to wszystko wypływa z naszej tej wewnętrznej radości, która jest zakorzeniona w Chrystusie, który jest dla nas drogą, prawdą i życiem. Słuchajcie, mam pytanie, czy wszyscy są przydatni do grupy? Czy jest ktoś do jego publicznej? Celem spotkania wolontariuszy pieniężnej jest przygotowanie zarówno duchowe, jak i praktyczne do misyjnego święta mowy, aby za kilkanaście, kilkadziesiąt godzin spotkać się z młodymi, którzy tu przyjadą. Najpierw sami chcemy naładować się obecnością Jezusa między nami w Eucharystii, w sakramentach, zyskać Jego mocy, by za chwilę móc służyć innym, którzy tu przybędą, swoim świadectwem, swoją posługą na różnorakich frontach, grupie muzycznej, liturgicznej, medialnej, grupie porządkowej, kuchennej, które mają służyć przyjeżdżającym na misyjne święto młodych, aby mogli te dni przeżyć pieniężnie, spokojnie, radośnie.